Znajdujemy się na ulicy Szewskiej 7 w Krakowie. To właśnie tutaj 7 maja 1977 roku został zamordowany Stanisław Pyjos, student Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak wspomina śmierć Stanisława Pyjasa i jego przyjaciel ze studiów, Bronisław Wilczteń. Widziałem te zwłoki i widziałem twarz zatłuczonego człowieka. Zastanawiałem się, dlaczego zginął Staszek. Esbecja wytypowała kilka osób, które były aktywne w środowisku akademickim. Nie wiem, czy to był przypadek, że zabili Staszka, ale jak się kogoś bije jakimiś metalowymi kasetami i pałkami, to łatwo zabić. Do dnia dzisiejszego nie wiadomo, kto był sprawcą zbrodni.